Tabela nie kłamie, tabela weryfikuje i na ten moment to są cztery najlepsze drużyny. I to, że ktoś jest na pierwszym czy na czwartym, akurat myślę, że między, że tak powiem, w tym sosie, czyli tych czterech drużyn, nie ma to większego znaczenia, bo dyspozycja dnia, dyspozycja jak jednego zawodnika może zdecydować o tym, kto wygra mecz i cały turniej. Mam nadzieję, że to będzie u nas jakaś jednostka wspólna, a jak nie, no to jakaś indywidualna, ale mówię, no tutaj faworyta nie ma takiego, każdemu daje 25%, jakby dla mnie ktoś może wyjść i zagrać lepszy mecz i okej, trzeba to zaakceptować, ale faworyta nie ma. To cieszy, to pokazuje, jak popularna jest siatkówka w naszym kraju i o to trzeba dbać i o to trzeba pielęgnować, rozwijać dalej, nie osiąść na laurach. Mówię to o nas, o zawodnikach, o prezesach, o lidze i tak dalej. I cieszmy się z tego, że gramy przy takiej publiczności, na takich halach, bo nie jest zawsze tak miło i tak kolorowo. I doceniajmy naprawdę to, co mamy, ale mówię, też nie osiądźmy na laurach wszyscy dookoła, dziennikarze, siatkarze i tak dalej, i tak dalej. Wspierajmy się nawzajem i budujmy tą siatkarską brać dalej i na pewno to będzie jeszcze może za kilka lat zagramy, nie wiem, na Stadionie Narodowym Puchar Polski na przykład i będzie to piękna, piękna sprawa. Nice feeling, we know that it's a good tournament, really, really famous in Poland, we expect a lot of fans, so it's nice, like I said, to play in such a good gym as Tauron Arena. I played there almost 10 years ago in the World Championship 2014. I have a big memory here, a nice memory. So I'm happy to be here. Also, we are happy as a Jastrzębie team to be here. We expect a tough tournament. And yeah, it's four best team for the moment in Poland on the ranking tabela. So I expect a big volleyball, like high level. So yeah, it will be a tough competition. I mean, still it's long. Long way because it's still three more months. If we go to the end, for sure it's three more months. So it's a long. So I think it's not good to think about so long time. Just to think about now this game of tomorrow to prepare in the best way this game, and then we'll see how it's going this weekend, and then take the next game.